Komisja Europejska zapowiedziała, że w ramach prowadzonej wobec Polski procedury praworządności przeanalizuje zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Głos w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości zabrała również pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Profesor Małgorzata Gersdorf przyznała, że najbardziej martwi ją bardzo duża władza ministra sprawiedliwości nad sędziami. Jej zdaniem w projekcie zmian w Sądzie Najwyższym chodzi głównie o wymianę składu sędziów. W środę Sejm przyjął projekty zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz sądach powszechnych. Wieczorem niespodziewanie do Sejmu wpłynął projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Do Sejmu wpłynęła odmowa podpisania przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W uzasadnieniu prezydent wskazał, że projekt noweli w trakcie prac parlamentarnych uległ istotnym zmianom, których znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego znacząco wykracza poza pierwotnie deklarowany cel ustawy. W ocenie prezydenta nadmierną ingerencję w działalność samorządu stanowi możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenie organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na 2 lata. Europa różnych prędkości już istnieje, powiedział Emmanuel Macron w rozmowie z francuskimi i niemieckimi mediami. Prezydent Francji potwierdził również swoje plany co do gruntownej reformy Unii Europejskiej. Prezydent Francji zapowiada rozpoczęcie procesu demokratycznych konwentów pozwalających zbudować Europę, która chroni w obliczu globalizacji i która przygotowuje nowy model społeczeństwa i wzrostu gospodarczego. Jak zaznacza Macron, w tym celu w pewnej chwili trzeba będzie zmieniać traktaty europejskie. Włoska prasa krytykuje Francję i Niemcy za to, że nie pomagają Włochom w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. Włosi od 2 tygodni zabiegają o to, by inne kraje Unii Europejskiej również przyjmowały statki z migrantami. Spotkanie kanclerz Angeli Merkel, prezydenta Francji Emmanuela Macron i premiera Włoch Paolo Gentiliniego w tej sprawie zakończyło się jednak fiaskiem. W ciągu ostatnich dni do Włoch z Libii na statkach ratowniczych przybyło ponad 5 tysięcy migrantów. Prorosyjscy separatyści za wiedzą Moskwy w okupowanym przez siebie Donbasie utworzyli sieć obozów pracy, podają niemieckie media. W 20 obozach karnych na terenie tzw. Republik Donieckiej i Ługańskiej przebywać ma 10 tysięcy więźniów zmuszanych przez separatystów do niewolniczej pracy. Wśród więźniów są osoby, które przetrzymywane są w obozach pomimo odbycia całej kary. Zysk z pracy więźniów służy finansowaniu systemu władzy w opanowanej przez separatystów wschodniej Ukrainie. Szacowane miesięczne wpływy z ich pracy to od 300 do 500 tysięcy euro.